Dzień dobry. Listonosz, przepraszam, przyniósł wczoraj do mnie trzy paczuszki. Wszystkie oczywiście AliExpress, wszystkie nierejestrowane, dwa szare woreczki, jedna koperta. Będą to jedne nakładki na pasy do samochodu i dwie to są etui na telefon. Tylko nie mogę, ja sprawdzałem do których. Na opakowaniu nie jest napisane. Zobaczmy, może pierwsza żółta koperta. Wartość 2 dolary. Tutaj zadeklarował sprzedawca, oczywiście pocztą lotniczą. Mam nadzieję, że w środku będzie opisana na jaki to telefon, bo dla różnych ludzi to zamawiałem, żebym się znowu nie pogubił. Rozetniemy, nie będziemy to przeciągać. Wyciągniemy. Puste, będzie to lustereczko, już widzę, tylko spróbuję zlokalizować przeproszeniem do jakiego telefonu. Tu się sprzedawca nie pofatygował. Nie pofatygował. No, proszę się nie zrażać, że to takie porysowane jest, bo to jest wszystko folia. Dzięki Bogu. Jakieś wskazy, tylko nie wiem, czy to zabrudzone, czy nie. Takie silikonowe, całkiem fajne, przyjemne, bo miałem jeszcze takie plastikowe. Już spróbuję znaleźć, do jakiego to jest, chyba do S4. S4, 10 zł takie. Etui. Przepraszam, spojrzę jeszcze na kopertę, zweryfikuję to. Zobaczymy na numer. Rzucę okiem. Numer śledzenia, czy się zgadza. Numer 6538. Nie, to nie jest ten. Dobrze, nieważne. To będę sobie potem ustalał, do jakiego to telefonu. Napiszę pod filmikiem, że to będzie link. Może szybciutko jeszcze rzucę drugą stronę. Jeśli mamy jakieś takie pojedyncze. Nie widzę. Tak, to będzie raczej do S4. Latin Lux S4. Zobaczę, jeszcze sobie wejdę. Jak z ciekawości. No nie, no nie jest to. Albo to jest do Huawei'a. A, bajka. Jest to tak istotne w tej chwili. Sprawdzę sobie to i tu jakaś taka większa. Też będzie etui. Na pewno jest mnóstwo gąbki albo folii zabezpieczoną. Bardzo dobrze. Wartość tutaj sprzedawca zadeklarował 56 centów. A, przesadził, no ale nie będziemy włosu z głowy rwać. Otworzymy sobie to tutaj na bok. Ładnie zapakowane, mnóstwo folii. Oho, się woreczków więcej jak. I to będzie etui motylki, to będzie do S4 Mini. Da się to jakoś rozpakować. Jest tutaj strasznie mnóstwo tego opakowania. S4 mini, takie ładne. No nawet jakieś kamienie tutaj wmontowane. No takie nie jest to silikonowe, jest raczej taki plastik sztywniejszy, ale ładnie się te prezentują motylki. To będzie na pewno S4 mini do Samsunga. Dobrze, całkiem fajne, ładne, takie kobiece tym razem wszystkie będą ślicznie, dużo folii, lubię jak jest towar dobrze zapakowany, że nie przychodzi uszkodzony. To już mamy, to już wiem do czego to jest. I ostatnia paczuszka to taki woreczek. Taki woreczek
z nakładkami na pasy do Audi S-Line. Wartość 3 dolary, tutaj sprzedawca zadeklarował, to się akurat zgadza, dokładnie 2,93. Spróbujemy to rozciąć jakoś, bo żeby nie przeciąć. Nie przeciąć ich, bo uszkodzą się. Też zamawiałem to dla kolegi z pracy. Niemy z boku. Mam nadzieję, że są ładnie wykonane. Powinno być to wyszywane. Ups. A, ale lepiej zapakowane mi się wydawało. Idzie to na bok. A jak widzicie, takie nakładki. Ładnie się to prezentuje. Tutaj jest. No ale tak było na zdjęciach, że jest jednym cięgiem, jak widzicie. No, spróbuję wyciągnąć, bo tu się mieni. Wciągnę jedno. Przyjemne takie w dotyku, to jest na paproszki, to jest na rzepę. Można było założyć bez problemu. I jak widać, a wyszywane to jest, nie jest jakaś naklejka czy coś, tylko robota zapewne maszynowa. Ładnie się to prezentuje, nie wiem jak szerokością pasów. Trzeba będzie to sprawdzić. Ale wykonane lepiej jak się spodziewałem. Na aucie się to pewnie będzie ładnie prezentować. Także polecam, jeżeli ktoś lubi takie gadżety w autach. Ja jestem troszeczkę konserwatywny, ale są ludzie, co lubią upiększać swoje samochody. Materiał taki gąbkowany, także nie będzie to uwierać na klatce piersiowej. Także bardzo ładne. Także dziękuję za uwagę i pozdrawiam wszystkich serdecznie. I proszę łapkę w górę, jeżeli się komukolwiek podoba to, co kręcę. Dziękuję i miłego dnia życzę.